Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Andrzej Żbikowski, kieruję nauką, działem naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym. Witam wszystkich serdecznie w naszym coczwartkowym spotkaniu na Tłomackiej, a szczególnie gorąco witam pana ambasadora Jakuba Kumocha i pana Jacka Papisa, naszych dzisiejszych gości. Specjalistów od listy Ładosia, ambasady w Bernie, i o tym będziemy głównie rozmawiać. Miał być z nami jeszcze obecny i Michał Sobelman, wieloletni pracownik ambasady Izraela w Polsce, specjalista oddziału Żydów w Będzinie, w Sosnowcu. Autor teraz nowej tłumaczenia wspomnień Heike Klinger z tamtych rejonów, która niedługo wyjdzie właśnie w naszym wydawnictwie instytutowym. Michał Sobelman o tyle jest ważny, że jest autorem też takiego lekko polemicznego, i od tego bym zaczął, tekstu w Zagładzie Żydów, Studia i Materiały na temat właśnie znaczenia listy Ładosia. Spór polega na tym, że mówimy o ratowaniu polskich Żydów między 1941 a 1945 rokiem i o tym, kto jak gdyby tą akcję rozpoczął, kto ją wymyślił, kto ją poprowadził. Nikt tu nie podważa znaczenia Aleksandra Ładosia i roli polskiej ambasady, natomiast inaczej rozłożone są akcenty w książce, której autorem jest pan ambasador, lista Ładosia, wydany przez Instytut Witolda Pileckiego ze 2 lata temu już, prawda? I też autor filmu dokumentalnego, jak to się nazywa, panie Jacku, Mission, pan Jacek Polmission, tajemnice paszportów, tak, dokładnie. Paszportów, który, i tu przedstawię pana Jacka, przedstawia nieco szerszy problem, jest tam wiele osób, których znam, bo od Szugihary, od paszportów z Kowna do Kurakao, czy Kurakao przez Japonię, przez konsula japońskiego, no i szpiega wojska japońskiego, Szugiharę, po właśnie, po ostatnie transporty na wymianę specjalnej grupy Żydów przetrzymywanych w obozie w Bergen-Belsen, którzy właściwie doczekali jeden z tych transportów na wyzwolenia przez Armię Czerwoną, jeden przez amerykańską. Co do trzeciego, to w filmie nie znalazłem odpowiedzi. Bardzo szerokie spektrum spraw, gdzie ambasada w Bernie i Aleksander Ładoś jest jedną z ważniejszych postaci, prawda, który bierze w tym wszystkim udział. Dodam jeszcze na początek, że to nie jest tak, że panowie tylko Ładosiu i Bernie interesujemy się w tym kontekście Holokaustu, Zagłady Żydów, tylko i wyłącznie w kontekście listy. Adam Puławski w swojej książce Wobec niesłychanego mordu pisze o roli Ładosia i ambasady w pośrednictwie dla kurierów, którzy z kraju przez Francję docierali do Londynu, i o wielkim też zaangażowaniu w tą działalność. Ta ambasada występuje w wielu, wielu kontekstach. Pisała też o tym bardzo ciepło Ładosiu, jego roli Agnieszka Haska, bo będzie to się wiązało też ze sprawą Hotelu Polskiego, te paszporty. No i pojawia się cały szeroki problem, troszkę z pewnością zapomniany. Czy całkowicie on był zapomniany i czy dlatego pan ambasador się zdecydował w czasie swojej misji w Bernie na zajęcie się tym tematem? No to ja nie jestem pewien i od tego pytania zacznę. Bardzo proszę, panie ambasadorze. Dziękuję panie profesorze za wprowadzenie. Dobry wieczór państwu. Tutaj mówiąc o dotychczasowej bibliografii na temat działalności Aleksandra Ładosia i jego ludzi, jego polsko-żydowskiego zespołu, nie sposób nie wspomnieć o ostatniej książce dr Danuty Drywy, która z kolei na jeszcze inny aspekt Ładosia spogląda, jako koordynatora z jednej strony działalności pomocowej
rządu Rzeczypospolitej Polskiej dla uchodźców, a z drugiej strony jako człowieka, który udostępnił organizacjom żydowskim polskie szyfry i w ten sposób pozwolił im informować o zagładzie środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych i rządy alianckie, jednocześnie omijając cenzurę, którą alianci od samego początku na informacje dotyczące Holokaustu stosowali. Skąd się wzięła moja rola? Moja rola jest bardzo naturalna. Zostałem ambasadorem w Bernie w październiku 2016 roku. Naszym konsulem honorowym w Curychu od wielu, wielu lat jest pan Markus Blechner, którego ojciec jest polskim, nie jest niemieckim Żydem polskiego pochodzenia, któremu się udało w 1939 roku na kilka dni przed wybuchem wojny trafić do Szwajcarii, który był uchodźcą w czasie wojny. Markus Blechner tę historię znał z opowieści od potomków rodziny Sternbuch, którą po prostu zna. Ja się o tej sprawie dowiedziałem, bo nie miałem żadnej większej wiedzy o Ładosiu. Słyszałem, ktoś mi kiedyś opowiadał o tej historii, ale jakby uznałem, że na pewno jest już przebadana i nie ma tutaj co szukać. Ja się dowiedziałem tego najpierw od Markusa Blechnera, a później od osoby wrzenionej w rodzinę Sternbuchu, która po prostu powiedziała, że ambasada polska w Bernie jest dla niego świętym miejscem i że marzył o tym, żeby być zaproszonym, że mi dziękuję za zaproszenie. I od tego się zaczęło. Od sprawdzenia, czy istnieje coś takiego jak paszporty Paragwaju w historiografii szwajcarskiej. Stwierdziłem, że istnieje nie tylko w szwajcarskiej, ale również w dokumentach szwajcarskich. A następnie miałem po prostu tak dobry zespół, który poprosiłem dyplomatę Jędrzeja Uszyńskiego o sprawdzenie zawartości archiwów szwajcarskich. Dopiero wówczas zapoznałem się z dotychczasowym piśmiennictwem na ten temat. Te dokumenty szwajcarskie niestety w polskiej bibliografii nie były. W historiografii nie były do tej pory, moim zdaniem, należycie wykorzystane. Paradoks polegał na tym, że ja zaczynając w 2016 pracę nad Ładosiem, nie wiedziałem o istnieniu rękopisu książki Danuty Drywy. Dowiedziałem się o tym od Jacka Millera, świętej pamięci, który był w Bernie, który mnie zaskoczył, mówiąc, że zajmuję się sprawą, której oni mają rękopis książki. Wtedy się skontaktowałem z panią doktor, doprowadziliśmy do wydania tej książki, która przeleżała wiele lat przez Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zasadniczo ona też korzystała z archiwów szwajcarskich. Nasze konkluzje są bardzo podobne. Tutaj pan profesor wspominał o pewnym sporze, który jest wokół Ładosia. Ja ostatnio o tym mówiłem na webinarze zorganizowanym przez Muzeum Markowej. Mówiłem o tym, że istnieją tak naprawdę trzy poważne teorie, które należy wszystkie trzy brać pod uwagę. Pierwsza to jest taka, że Aleksander Ładoś był sprawiedliwym dyplomatą, który przejęty rolą Żydów wspierał organizacje żydowskie w ich działaniach na rzecz fałszowania paszportów. Druga jest taka, że Aleksander Ładoś był dyplomatą, który rozpoczął akcję ratunkową, zadaniując do niej organizacje żydowskie, przez swoich dyplomatów oczywiście, oraz mobilizując rząd polski do poparcia jej. Trzecia jest taka, że to rząd polski zadaniował Aleksandra Ładosia. I teraz w każdej z tych teorii jest ziarno prawdy. Za każdym razem mówię o grupie Ładosia, mówię o współpracy polsko-żydowskiej. Sprowadzanie Ładosia do roli kogoś, kto po prostu trafił na już istniejącą akcję organizacji żydowskich, nie wytrzymuje krytyki w kontekście kilku dokumentów, które odkrył i obecny tutaj pan Jacek Papis. Jeden z tych dokumentów został znaleziony w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jest to dokument odwołujący się do paszportu pochodzącego z maja 1941 roku. Niedawno Hanna Radziejowska w archiwach niemieckich znalazła ślady paszportu z maja 1940 roku. A więc są to dokumenty najprawdopodobniej produkowane dla polskich Żydów znajdujących się pod okupacją sowiecką po to, aby mogli, używając ich, uciec do Japonii. Do Curaçao prawdopodobnie. Właśnie, bardzo dobrze pan profesor wspomina to. Co to jest ten Curaçao, czy inne państwa? Jaki był problem podstawowy roku 1940 w polskiej dyplomacji? Taki, że Polska spotkała się po raz pierwszy dyplomacja z masą uchodźców.
Ci uchodźcy byli częściowo z Polski, ale w niewielkiej tylko części. W znacznej części byli to polscy Żydzi, którzy mieli polskie paszporty odzyskane po 1939 roku, natomiast nie mieli związku z Polską. Byli to ludzie, którzy wychowali się, urodzili, często przeżyli całe życie w Holandii, Belgii, we Francji i tak dalej. Ludzie ci mieli trzy punkty ucieczki. Można było uciec do Lizbony, można było uciec do Stambułu, można było uciec do Japonii. Jednak każdy z tych krajów oczekiwał, że pobyt tam będzie tylko tymczasowy i że Polska załatwi miejsce pobytu docelowego tym ludziom. Tymczasem Polska w 1940 roku, tutaj mówię z dokumentów, bo studiuję dokumenty polskiej dyplomacji jeden po drugim od 1939 roku, Polska spotyka się z bardzo prostym czynnikiem, mianowicie odmową państw trzecich przyjmowania Żydów. Robi to Brazylia, robi to Stany Zjednoczone, robi to Kanada. Mówią wprost, że przyjmą polskich uchodźców, ale nie Żydów. Stąd pojawia się pierwszy raz fałszerstwo w polskiej dyplomacji na taką skalę. W Stambule konsul Rychlewicz, w Lizbonie poseł Dubicz-Pęter po prostu zgadzają się na to, żeby Żydom wystawiać zaświadczenia, że są katolikami. I to ma charakter masowy w Stambule, ograniczony bardziej w Lizbonie. Natomiast w Związku Sowieckim nie odgrywa roli kwestia, czy ktoś jest katolikiem, tylko odgrywa rolę, jakby dla Japonii ważne jest to, jaką Japonia ma gwarancję, że ten ktoś Japonię opuści. I teraz gdzieś powstaje idea, jeżeli by pewnej osobie dać paszport kraju trzeciego, to pytanie przestaje istnieć, no bo wraca do siebie. Paszporty latynoamerykańskie pojawiają się u konsula Rychlewicza. W jednym z pism jest mowa o paszportach Panamy wysyłanych rodzinie żydowskiej do Moskwy. Pojawiają się wreszcie paszporty Paragwaju. One są wcześniej niż zaangażowanie tych organizacji żydowskich, o których wiemy. Chaim Eiss przystępuje do operacji w czerwcu 1942 roku po to, by ratować swoją córkę z Belgii i swojego zięcia. Nie ma w ogóle mowy o odbieraniu mu jakiegokolwiek tutaj bohaterstwa. Po spowodowaniu paszportu dla swojej rodziny on się nie wycofuje, tylko prawdopodobnie korzystając ze wsparcia rodziny Sternbuch, organizuje sieć finansowanie i zdobywanie list dla kolejnych ludzi. Ratuje Żydów ortodoksyjnych, ale wśród jego papierów są również członkowie Hashomer Hatzair, więc on ma bardzo, mimo swojej ortodoksji żydowskiej, jest bardzo mocno otwarty na ratowanie życia ludzkiego. Poseł Abraham Silberschein zeznaje, że został zadaniowany przez polskich dyplomatów wiosną 1943 roku. Dlaczego? Dlatego, że groźba wydania takiego paszportu agentowi Gestapo na przykład była tak duża, że potrzebny był solidny partner żydowski, który stwierdzi, czy dana osoba na pewno jest członkiem organizacji syjonistycznej, czy na pewno jest rabinem, czy na pewno istnieje. To znowu nie odbiera w żaden sposób jemu bohaterstwa, ponieważ to Silberschein uczynił tę operację masową na taką skalę. To on. My jeszcze mamy Sternbuchów, żeby zakończyć. Mamy Sternbuchów, którzy są niewidoczni w dokumentach z pierwszych lat, natomiast są podstawy, by twierdzić, że Sternbuchowie wspierali Chaima Eissa i że pieniądze, które Chaim Eiss rzekomo swoje własne wydawał, no mało problem, żeby on z jednego sklepu i przy 10 dzieci był w stanie to sfinansować samemu, że pieniądze te po prostu były pieniędzmi Sternbuchów, a wskazuje na to fakt, że jak Eiss umiera w 1943, zastępuje go Isaac Sternbuch. Czyli możemy mówić o całym konglomeracie. Panie ambasadorze, ja bym na chwilkę przerwał, bo jesteśmy u genezy i poprosił, może teraz wrócimy zaraz za chwilę, pana Jacka. Mam rację w tym sposób. Pana Jacka, bo pan poruszył taki temat, że z pewnością te polskie doświadczenia co do losu i też prośby o pomoc polskich Żydów pod okupacją sowiecką, prawda, i działalności Szugihary, one mogły rzeczywiście gdzieś przez Londyn w jakiś sposób zainspirować do tego typu działalności, bo one się no nie do końca przecież ze sobą łączą, prawda, te paszporty, no, wizy tranzytowe, prawda, przez Japonię, które wydawał Sugihara, ale później znowu druga pieczątka, to już relacjonuje film, jeśli ktoś nie widział, którą, no zresztą pisali o tym nasi historycy, że AK przecież tam sobie chyba dorabia raczej, fałszując, prawda, te tranzytowe wizy, żeby można było uzyskać, to przypomnę, że to nie tylko wiza docelowa była potrzebna, ale w Związku Radzieckim trzeba było mieć wizę wyjazdową. Jak się miało docelową, można było się starać o wyjazdową, przejechać w
tydzień, 10 dni całą Rosję do Władywostoku i tam dopiero wsiąść na statek, prawda tak było, panie Jacku? Tak, tak. Ja jeszcze powiem może, że też uważam, że ten spór, o którym pan mówi, jest sporem pozornym być może, kto to wymyślił i jak to w ogóle powstało, bo wszyscy się zgadzamy do tego i zresztą taka jest konkluzja pierwszego filmu, przy którym pracowałem, Paszporty Paragwaju, że to była wspólna polsko-żydowska akcja i to właśnie jest w niej niesamowite, że to była tak ścisła współpraca. Faktem jest, że Sternbuchowie przecież zaczęli na własną rękę taką działalność pomocową, prawda? Rozpoczęli ją nawet jeszcze przed wojną, pomagając Żydom w Szwajcarii, a w trakcie wojny te ich działania się nasiliły. Przecież oni też wiedzieli o całej, stworzyli całą organizację, która miała pomagać też Żydom w Szanghaju. I właściwie mogli wszyscy działać osobno i równolegle, ale gdzieś w którymś momencie stało się to, że połączyli siły. I to, na czym my bazujemy, i tutaj właściwie myślę, że pan ambasador mógłby o tym powiedzieć, też jak to się stało, że ta historia tak teraz właściwie wypłynęła, chociaż był rękopis książki. Nie wiem od kiedy, od jak dawna są znane zeznania, które były podczas śledztwa szwajcarskiego, kiedy policja szwajcarska prowadziła śledztwo, tak? I te, bo te zeznania rzuciły zupełnie nowe światło na te sprawy, bo może ta sprawa była bardzo znana, ale wydaje mi się, że na przykład pani Agnieszka Haska, która wspaniałą pracę zrobiła i bardzo wiele odkryła na ten temat, wydaje mi się, że ona pisząc swoje artykuły i występując w filmie na przykład o Hotelu Polskim, znała jeszcze tych dokumentów, bo może one wtedy jeszcze nie były znane. I w tych dokumentach na przykład są zeznania Juliusza Kila, który mówi o tym, że i to tylko, właściwie nie, teraz jeszcze się, przepraszam, bo pomyliłem dwie rzeczy, bo Juliusz Kil oprócz tego, że mamy jego zeznania, to też napisał takie wspomnienia swoje, w których o dziwo pomija całą sprawę paszportową i to też jest tajemnica, natomiast pisze, że robił wszystko, aby pomagać ludziom ze swojego narodu żydowskiego, tak? Bo proszę też pamiętać, że ci ludzie byli przez zarówno przez Ładosia, jak i przez Romera traktowani jako po prostu polscy obywatele, którym się należy pomóc. Pomoc. Ale Juliusz Kil napisał dosłownie, że on bardzo jest szczęśliwy, że miał ten zaszczyt, żeby poznać Rechę Sternbuch z ambasadorem Ładosiem, i że ta współpraca tak wspaniale zaowocowała potem, tak? Tu jest jeszcze bardzo dużo takich, mimo tego, że już do wielu rzeczy dotarliśmy, oczywiście nie wiemy, jaka była dokładnie ta geneza, kto wymyślił te paszporty, nie wiemy, jak to się stało. Chociaż gdzieś tak mi się wydaje, że na podstawie tego, co wiem, skłaniam się jednak ku temu, że ten to jest szalony pomysł, na który ktoś musiał wpaść i to jest taki trochę polski pomysł, jednak bym powiedział, to Polacy mają taką skłonność do takich absurdalnych zupełnie rozwiązań, ale najważniejsze jest to, że właśnie to była polsko-żydowska akcja i że oni razem zjednoczyli siły. I też ja pan powiedział. Wszedł w słowo, panie Jacku, i zapytał pana ambasadora nieco, no nie powiem, że przekornie, ale oczywiście większość tych paszportów, paszportów wypisał konsul Rokicki, o ile się nie mylę, tak? I ja mam takie jakieś dziwne podejrzenie, że on występował w tej ambasadzie chyba w wielu rolach. To nic nie mówimy na ten temat, ale to, co wczytałem się, tych nieżyczliwe, cytowane opinie w artykule Agnieszki Haskiej, że jednak ambasador Ładoś
W gabinecie to nie spędzał całej tak doby, prawda? On lubił tam troszkę poleżeć, zjeść obiad i odpocząć. Są jego jakiegoś tam, już nie pamiętam nazwiska, jakiegoś poprzednika czy też pracownika, takie dosyć złośliwe opisy jego takiej codzienności. Ja bym tu postawił 5 zł na Rokickiego, że on na pewno tu odgrywał. Jeżeli on sam rzeczywiście i te analizy pisma są takie, przecież no, czytałem w pana wywiadzie, ta jedynka, trójka, tam te cyferki, że to jest jego pismo, to ja myślę, że być może on poza kontaktem i współpracą z samym ambasadorem też jakimiś polskimi władzami miał też jakiś osobisty, bliższy kontakt. Nie wiem, co pan o tym sądzi, bo to może jest spiskowa teoria. Panie profesorze, przede wszystkim bardzo dziękuję za przedstawienie tej teorii, bo będę mógł ją bardzo krótko obalić. Po pierwsze, Aleksander Ładoś był posłem, czy też ambasadorem. No, mam doświadczenie być ambasadorem i wiem, że większości rzeczy, które przypisuje się ambasadorowi, on sam fizycznie nie robi. Ma no tego ludzi. Więc teraz tak, polecenia wykonania paszportów dla poszczególnych ludzi, na przykład podpisane przez Raczyńskiego, przez Romera czy przez Mikołajczyka w jednym przypadku, otrzymywał bezpośrednio Ładoś i te paszporty były natomiast porządne. Wiadomo, co się dalej działo. Było przekazanie Rokickiemu do zrobienia. No i szantażując ministra spraw zagranicznych Szwajcarii, Ładoś doskonale wiedział, że to jego dyplomaci podrabiają paszporty. Oczywiście ambasador nie jest od wypisywania ręcznie paszportów, od tego jest konsul. Jeżeli miałbym coś takiego robić dzisiaj, to też bym zadaniował konsula, też by tam nie było mojego pisma. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wspomnienia Stanisława Nachlika na temat Aleksandra Ładosia, to niestety ja tę książkę uważam za literaturę, za fikcję literacką z prostych przyczyn. Nachlika ponad trzykrotnie złapałem na różnego typu przekręceniach. Zacznijmy od tego, że Aleksander Ładoś był przez niego przedstawiany jako bardzo pobożny katolik. Wiemy z teczki jego w IPN-ie, że jego poglądy religijne były dużo bardziej skomplikowane. Następnie o Juliuszu Kulu pisał, że sobie wesele wyprawił w środku Holokaustu, bardzo huczne, ze sprowadzaniem wagonami w gości mięsa z Francji itd., itd. Rodzina Kula, jak to usłyszała ode mnie, że tak jest napisane, to była obrażona, no bo to byłoby co najmniej nie na miejscu. Pokazano mi zdjęcie z tego wesela, które zresztą jest znane. No, siedzą ludzie przy praktycznie pustym stole. Widać, że to jest, mało tego, w pamięci rodzinnej jest to, że wesele nie było huczne ze względu właśnie na tragedię Żydów, która toczyła się wokół Szwajcarii. Więc widać mnóstwo konfabulacji w tym, co pisał Nachlik. Tego odrzucam po prostu to jako źródło. To jest literatura bardziej niż wspomnienie. Sam Ładoś przede wszystkim dużo po Szwajcarii jeździł i podróżował, bo w tym czasie była internowana cała druga dywizja strzelców pieszych. W związku z tym on z kolei pisze, że on głównie spędzał w samochodzie. Natomiast to, w jakiej pozycji wykonuje swoją pracę ambasador, też nie ma żadnego znaczenia. No, tutaj podział ról wydaje się całkowicie zgodny z tym, jaki jest podział ról w ambasadzie. Konsul jest od wypisywania dokumentów, jeżeli trzeba sfałszować, to konsul miał to robić. Zastępca ambasadora jest od tego, żeby interweniować u mniejszych graczy, na policji, w innych ambasadach. Ambasador chodzi wtedy, jak już sprawa bardzo mocno zaszła za daleko i interweniuje w spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych. Z Juliuszem Kulem i jego rolą w poznaniu Rechy Sternbuch i w ogóle małżeństwa Sternbuch z Ładosiem, które zresztą pisało o Ładosiach potem w superlatywach i pomagało Ładosiowi na emigracji w 50-tych latach. Ja zgadzam się, że to jest poważna hipoteza. Ja tę hipotezę zresztą rozwijam. Uważam, że Juliusz Kul mógł odegrać najważniejszą rolę w tym, żeby przekonać organizacje żydowskie, że polskie państwo jest im przychylne, że jakby, że stosunki polsko-żydowskie w kraju, opinii o Polakach i Żydach to zostawmy na boku, bo tu nie mówimy o Polakach i Żydach, tylko mówimy o państwie polskim. Co do tego, co powiedział Jacek tutaj, no zgadzam się, Polacy mogli mieć tendencję do fałszowania, ale rozumiem Polacy jako i Polacy katolicy, i Polacy Żydzi, bo przypomnę, że jednak która przeszła przez walkę o niepodległość do 18 roku. Ci ludzie znali się na fałszerstwie. Ładoś sfałszował własny paszport, żeby się dostać do Szwajcarii w czasie I wojny światowej. Wjechał na cudzym paszporcie. Rokicki sfałszował swoją datę urodzenia, bo się chciał dostać do Legionów. To są byli ludzie, którzy uważali, że fałszerstwo to nie jest nic wielkiego. No jak trzeba, to się podrabia. I to też miało wpływ.
Dlatego polscy dyplomaci to potrafili zrobić, a holenderski nie umiał. Nie umiał przebić się przez tę barierę psychiczną, moim zdaniem. Ja bym tu jeszcze stanął stanowczo w obronie ambasadora Ładosia, bo powiedziałbym, że oczywiście to może tak wyglądać, że on spędzał jakieś, i pewnie tak było, miał co odsypiać, ponieważ prowadził intensywne życie towarzyskie, ale ono było po coś. On z jego wspomnień wynika, jak bardzo był zaprzyjaźniony z najważniejszymi bankierami szwajcarskimi i te wpływy bardzo wykorzystywał. Jak był zaprzyjaźniony z władzami szwajcarskimi był zaprzyjaźniony także z przedstawicielami innych krajów. Na przykład był zaprzyjaźniony bardzo z brytyjskim ambasadorem Kellym, któremu bardzo szybko, właśnie na przyjęciu towarzyskim, przekazywał informacje o tym, co się działo w Polsce i prosił o to, żeby te informacje szły dalej do rządu brytyjskiego. Oczywiście jeździł po tych wszystkich obozach i to naprawdę było spore zajęcie. Sam się wieloma rzeczami zajmował. No i też chciałem powiedzieć, że oczywiście my tu stoimy przed taką sytuacją i myślę, że do tego też pan nawiązuje, że wiadomo, Ładoś nie został tym sprawiedliwym wśród narodów świata, prawda? Nie został uznany w tym gronie. Natomiast ja, robiąc film, skoncentrowałem się między innymi, ponieważ wiedziałem, że muszę się opierać nie na przypuszczeniach, ale absolutnie tylko i wyłącznie na faktach. Więc tak jak pan ambasador, który studiuje i cały czas i przestudiował masę depesz i pism dyplomatycznych, no ja również studiowałem te wszystkie depesze, wśród których jest bardzo wiele depesz podpisanych po prostu Ładoś. I jakie to są depesze? No naprawdę są niesamowite, bo na przykład też prowadząc do filmu rozmowy z ludźmi, którzy ocaleli dzięki paszportom albo ich dziećmi, spotkałem się kilkakrotnie z takim powiedzeniem, że myśmy tam siedzieli na przykład w obozie w Bergen-Belsen, nie wiedzieliśmy, co się dzieje na świecie i nikt się nami nie interesował. Natomiast, proszę bardzo, oni siedzieli w Bergen-Belsen i nie mieli pojęcia o tym, że Ładoś wysyłał depesze: proszę, zwracam się do Czerwonego Krzyża, rządu amerykańskiego, rządu brytyjskiego, tym ludziom w Bergen-Belsen grozi wielkie niebezpieczeństwo, trzeba coś zrobić. Ładoś w grudniu 42 roku, przepraszam, w grudniu 43 roku, kiedy już było wiadomo, że rząd niemiecki zaczyna kwestionować paszporty, wystosował taką depeszę: proszę o dowiedzenie się w Czerwonym Krzyżu i gdzie tylko się da, czy jest możliwość wymienienia tych ludzi na internowanych obywateli niemieckich. A przypominam, że pierwsze internowanie, pierwsza taka wymiana odbyła się rok później. Czyli i ja tu podałem tylko przykłady, ale tych depesz, które są podpisane Ładoś czy Polmiszyn, jest naprawdę mnóstwo i one dowodzą, jak bardzo on był w tę działalność swoją, potocznie mówiąc, dzisiaj wkręcony. Nie, to bym oczywiście potwierdził, bo wyjrzałem zainteresowanie pana film, że tamte, zresztą widziałem, że te depesze w różnych kontekstach są przez Ładosia sygnowane, czyli prawdopodobnie on tam, nie wiem, pewnie miał szyfranta jakiegoś, a może i nie, no bo to były czasy wojenne, troszkę inaczej to funkcjonowało niż pewnie dzisiaj i nie musiał mieć rezydenta dwójki, bo nie wiem, czy ta nasza dwójka, która podlegała Anglikom, była aż tak efektywna. To my jeszcze, dokąd Anglicy chyba nie odpoczęli. Nasza dwójka była niezwykle efektywna i to właśnie szczególnie w Szwajcarii. No bardzo możliwe i tu Adam Pułaski, wiele osób się nad tym zastanawia, ale na pewno Anglicy muszą otworzyć archiwa, żebyśmy coś więcej wiedzieli, bo to jeszcze póki co jest utajnione, prawda? Wiele tych spraw będzie jeszcze mowa, bo jeden z zapisów w czacie dotyczy tej cenzury angielskiej. Jest książka Fleminga, bardzo dobra, nietłumaczona na polski. No rzeczywiście to było bardzo cenzurowane. Alianci mieli swoją strategię, prawda? Ona nie zawsze uwzględniała to, co się stanie no, z Żydami, z ludnością cywilną, zupełnie inna. Pan to zresztą w filmie, tam jeden ze świadków, prawda, coś mówi, dlaczego tam któregoś skrzyżowania torów nie zbombardowano, a bombardowano przez Drezno czy Hamburg wielokrotnie, prawda? No to była strategia aliancka, to o tym będzie się na pewno dużo dyskutowało jeszcze.
Ale w naszej literaturze, tak jak ta lista Ładosia, działalność w ogóle Ładosia ambasady jest już lepiej znana, tak w ogóle Bergen-Belsen, hotel polski jest całkiem nieźle już znany, prawda? I zastanawia nas ciągle, dlaczego przywódcy ŻOB-u, prawda, którzy wychodzą z ukrycia, poszli do hotelu polskiego, dlaczego nie mogli się ukryć wśród Polaków. To jest inny zupełnie temat, nie chcę do niego nawiązywać. Ale niewątpliwie pojawia się pytanie, na ile, i to jest chyba zarzut w tym tekście wspomnianym Michała Sobelmana, na ile paszporty uratowały, a na ile po prostu no, były jedną z furtek, którą często ci młodzi, szczególnie właśnie z Będzina, z Zagłębia, Żydzi, aktywiści młodzi, dysponowali, się na co nie zdecydowali. No, tylko woleli, prawda, tam próbować oporu. Niektórzy się uratowali no, dzięki, prawda, konspiracji tej lewicy, raczej PPR-owskiej. Czy niewątpliwie te paszporty były dla części bardzo atrakcyjne i ten wiersz Szlęgla i to wszystko mówi, że to jest taka pewna ulotna nadzieja, no ale sam pan ambasador chyba wylicza, że to jakieś minimum 20, no nie wiem, 25-40%, o ile pamiętam, prawda? Ludzi osób posiadających ten paszport się jednak uratowało, że większość mimo paszportu zginęła. Nie wiem, czy ja tu coś nie przekłamałem. Panie profesorze, ja z jedną rzeczą właśnie tutaj, i to jest kilka mitów, które narosły wokół w ogóle operacji Ładosia i wydaje mi się, że pewnym problemem dotychczasowego piśmiennictwa był polonocentryzm i warszawocentryzm. To znaczy tak, zauważono paszporty Ładosia w kontekście hotelu polskiego, czyli zauważono po pierwsze nie wszystkie paszporty, którymi handlowano w hotelu polskim były od Ładosia. Tam widzimy również kraje, które nie pochodzą. Paszporty, tak zwane paszporty Ładosia, to paszporty, dokumenty Paragwaju, Hondurasu, Peru, Haiti, żadnego innego kraju. Tymczasem tam widać i Urugwajczyków, i Meksykanów. I hotel polski, tak naprawdę afera hotelu polskiego jest jeszcze przed wyprodukowaniem znacznej części spośród tych kilku tysięcy paszportów Ładosia, bo największa produkcja przypada latem 43 i jesienią 43 roku. No tak, jesienią to już z pewnością jest po aferze hotelu polskiego, no ale te transporty są w czerwcu, lipcu. Oczywiście. Oczywiście. Tymczasem sama produkcja paszportów, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co widzę po datach, z papierów Zilberscheina wynika, że to jest lipiec, sierpień. I większość paszportów, które my znaleźliśmy, na które natrafiliśmy, trafia jednak poza Warszawę. To jest Będzin. I tutaj słusznie ma rację Michał Sobelman, analizując getto w Będzinie. I ja napisałem w polemice z panem Sobelmanem, że paradoksalnie jego opis jest o wiele bardziej pozytywny dla działania paszportów Ładosia niż moje odczucia czy przeczucia na temat tego, co stało się w Będzinie. Ja otwarcie mówię, że zasadniczo paszporty Ładosia w Polsce okupowanej były nieskuteczne. Uratowało się 15% ludzi według tego, co udało nam się do tej pory stwierdzić. To już jest dużo, ale w dalszym ciągu, to jest oczywiście tylko stwierdzona część uratowanych, bo mamy dużo ludzi, których losy są nieznane, aczkolwiek trzeba przyjąć, że prawdopodobnie osoby te zginęły. 15 do 20% bardzo ostrożnie szacowaliśmy. To jest oczywiście więcej niż prawdopodobieństwo przeżycia, ale też pisze bardzo wyraźnie w liście Ładosia, piszemy, że może to wynikać z innych czynników. Osoby, które ubiegały się o takie dokumenty, najczęściej reprezentowały pewnego rodzaju elity. Najczęściej już wykazywały się pewną zaradnością, zabiegając o coś takiego. Zapewne zabiegały też o inne rodzaje ocalenia. Co do bezpośredniego wpływu paszportów na ocalenie polskich Żydów, jest bardzo niewiele takich przypadków. Są, powiedziałbym, nie setki, to są dziesiątki bardziej niż setki. Natomiast o czym zapomnieliśmy? O tym, że paszporty Ładosia w 1943 roku zaczęły trafiać poza Polskę. Przede wszystkim do Holandii. Tam Holandii i Niemczech, według naszych danych, 60% ludzi, którzy je mieli, co najmniej 60% przeżyło wojnę. No tu już widzimy, że jest wpływ. I tu jest jasny wpływ, co się stało. Ci ludzie po prostu trafili do Bergen-Belsen, a nie do Auschwitz. Mało tego, wielu z nich nie zdawało sobie sprawy, że byli w jakiś sposób uprzywilejowani.
Ja się spotkałem z ocalonym, który powiedział, że mimo posiadania paszportu trafił do Bergen-Belsen. No ja musiałem wytłumaczyć, no właśnie dzięki paszportowi państwo trafili do Bergen-Belsen, bo inaczej trafiliby państwo do Auschwitz. Także paradoks Ładosia polega na tym, że był to, czy paradoks grupy Ładosia polega na tym, że byli to ratownicy Żydów niemieckich i holenderskich głównie. No tak, a tu mam taki komentarz, nie wiem, czy panowie też to widzą, Janny Michli, o wskazanie tego kontekstu mocniej podkreślenia samopomocy żydowskiej. Mi się wydaje, że akurat o tym cały czas mówimy, że gdyby nie solidarność tych, no tu mamy trzy nazwiska, prawda, Sternbuchów, Silbersteina i Eisa, ich wzajemna, prawda, no zaufanie dla siebie, przecież to są różne środowiska, co innego działacza Aguda, co innego Reliko, które i tak bardzo szeroko pomaga, później dla żydowskiej samopomocy społecznej, Weicherta, prawda, no to bez tej tutaj solidarności, czy no, samopomocy, no nie, no jakiegoś takiego wzajemnego zaufania, wzajemnego działania. To samo przecież wiemy o telegramie Rignera, prawda, o działalności informacyjnej, która też rusza ze Szwajcarii, z całego tego środowiska, to byłoby to wszystko dużo bardziej utrudnione. I mi się wydaje, że akurat Ładoś rzeczywiście znalazł taką platformę porozumienia, kontakt, oni przecież ze sobą rozmawiali wszyscy po polsku, prawda, pisali do siebie chyba po polsku, nie po polsku. Ajs chyba nie mówił dobrze po polsku. Może Ajs, może nie. Silbersteina mówił piękny polski. No to poseł przecież, naprawdę, ale jeszcze ten Buchowie, no więc no, tam było spore to środowisko i my koncentrujemy się na tej relacji, czasami nie zauważając, ale w filmie to było pokazane. To śledztwo, o którym pan ambasador mówił, szwajcarskie. Szwajcarzy byli bardzo chyba... no, bardziej wystraszeni przed możliwą okupacją czy wtargnięciem Niemców niż naprawdę, no, niż no, nawet niechętni Żydom, no nie wiem, no, ale w każdym razie byli no, bardzo utrudniali, prawda? Portugalia, no, oczywiście ona była dużo dalej oddzielona Hiszpanią, była bardziej otwarta na te ucieczki żydowskie z okupowanej Europy, a Szwajcarzy. No nie wiem, jakie pan ma wrażenie o tym śledztwie, bo to jest bardzo ciekawy materiał. Jeżeli on się w jakimś wyborze, w tłumaczeniu, te zeznania przed policją szwajcarską, to się ukaże, to na pewno sporo nam powie o tej rzeczywistości okupacyjnej w kraju niby neutralnym. Panie profesorze, dziękuję, ale też się odnoszę do tego, do tej krytyki, bo ja uważam krytykę akurat za uzasadnioną tutaj, jeżeli chodzi o niewielkim kontekście samopomocy żydowskiej. Dziękuję pani Annie Michlitz za zadanie tego pytania i tu widzę, że pan Adam Puławski również się na ten temat wypowiadał. Bardzo dziękuję, bo wydaje mi się, że rzeczywiście to jest element, który muszę przyznać, ja się zajmowałem produkcją paszportów i przyjąłem, że siatka Silbersteina i siatka Eisa zajmowały się ich przerzucaniem i kontaktami z innymi organizacjami żydowskimi. Widzimy, że Silberstein nie działa sam, ma pomocników. Nathan Schwalbe jest prawdopodobnie osobą odpowiedzialną za Holandię i za Niemcy. Przynajmniej tak wskazują na niego dokumenty Gestapo, które niedawno Hanna Radziejowska znalazła, które są też fascynującym źródłem wiedzy. Z kolei Alfred Schwarzbaum jest takim główną osobą odpowiedzialną za przerzucanie dokumentów do Będzina. Funkcjonuje również Nathan Eck, późniejszy historyk izraelski, który też jest w sam przemyt paszportów zaangażowany. Chaim Eis, niewiele wiemy o grupie Chaima Eisa, no niewiele, to są środowiska ortodoksyjne, dużo jest w tradycji ustnej jest przekazane, a mało zostało w sposób wiarygodny udokumentowane. Chaim Eis twierdził, że korzystał z całej siatki Żydów i nieżydów w okupowanej Europie, ruchu oporu, część to robiła z przyczyn ideowych, część to robiła za pieniądze. Przy przerzucaniu również wspominano, jego rodzina przynajmniej w ustnym przekazie wspomina o przekupywaniu niemieckich władz okupacyjnych. Także jest jasną rzeczą dla mnie i to chciałem, żeby było jasno wybrzmiało, że polscy dyplomaci
zajmują się wraz z żydowskimi partnerami produkcją paszportów i ochroną tego miejsca produkcji paszportów przed policją szwajcarską. Natomiast to Żydzi głównie są przemytnikami i twórcami siatki rozprowadzającej. I tu nie ma w ogóle moim zdaniem co dzielić, bo oni są zadaniowani. To jest na tej zasadzie, że gdybym ja dzisiaj się zajmował pomocą ludności romskiej, to również zadaniowałbym organizacje romskie do pomocy. To jest tak naturalne. Tak, ale tu jakby pan jeszcze dołożył, to przecież strasznie dużo kosztowało. To trzeba było zebrać ogromne, jeżeli pan mówi, że do 7 000 paszportów każdy kosztuje średnio 1000 franków, prawda? 600, tak. No, no przecież to są ogromne sumy. To widać, to są dwa źródła finansowania. Po pierwsze to są organizacje AISA i Zilberscheina, które przelewają pieniądze i widać, że sumy są okrągłe. Zilberschein płacił za paszporty Paragwaju 500 do 550 franków, natomiast AIS, który zamawiał mniejsze ilości, miał wynegocjowaną cenę 700-750 i dokładnie oni przelewają te sumy na konto ambasady, poselstwa i te sumy są wręczane Hyglemu. Teraz tak, oprócz tego było finansowanie, również pieniądze pochodziły w większości od Żydów lub ich przyjaciół. Natomiast źródłem finansowania również, czy przekazu pieniędzy był rząd polski w Londynie. Jak się to odbywało? Ministerstwo Finansów uruchomiło kanał, gdzie osoba mógł wpłacić pieniądze na paszport, i te pieniądze były wypłacane w Bernie prawdopodobnie z zasobów Narodowego Banku Polskiego zdeponowanych w złocie. Następnie należało okazać kopię tego paszportu, czyli ambasada musiała stwierdzić, poselstwo, że taki paszport został wydany, tak aby nie było jakby przerzutu kontrabandy pieniędzy na inne cele. Także był w indywidualnych przypadkach finansował akcję rząd polski, ale najczęściej dotyczy to indywidualnych, wysoko postawionych osób. Bardzo często osobom pomagali Żydzi ze Szwajcarii i nie Żydzi również. Na liście Ładosia, proszę Państwa, jest jeden przypadek osoby, która jest nie Żydem. To nie jest Żydem, to jest Polakiem, który z żydowską żoną poszedł do ukrycia, dostał paszport. I co ciekawe, osobą, która, jak się potem okazało, to był wzruszający moment dla Markusa Blechnera, osobą, która mu ten paszport opłacała, był jego ojciec. Czyli Żyd ratował Polaka z zagłady. No była taka sytuacja. Zdjęcia, prawda? No to jest fascynujące, bo my... Oni byli związani, oni byli jakimiś tam partnerami w biznesie przed wojną, ale jeden był Żydem i był bezpieczny, a drugi był Polakiem i groziła mu śmierć w zagładzie. No bywały takie sytuacje w zagładzie Żydów. No właśnie, a jeszcze, no jak to się, prawda, bo to nieprawdziwe paszporty te, prawda, te książeczki jechały do Polski, tylko ich potwierdzenia, kopie. I w pana Jacka filmie jest tam też chyba haska pokazana na tle Agnieszka, że to na pocztę na Zamenhofa, prawda, że ta korespondencja trwała, no nie wiem jakie to były przesyłki, pewnie do Będzina, nie wiem czy też listownie, czy po prostu jacyś... Normalnie poczta funkcjonowała. Tak, to wiemy doskonale, ale prawda, że Niemcy na to nie wpadli, prawda? Że to, czy to coś, jakiś nowy wątek się tu otwiera, czy raczej nie wiemy. Jak to jest, bo to nie jest tak, że Niemcy nie wpadli na to. Niemcy wpadli, tylko jest pewna kultura administracyjna, która wymaga jednak pewnego pochylenia się nad tym, że ktoś twierdzi, że jest obywatelem Paragwaju. W wielu wypadkach Niemcy tych paszportów nie honorowali, szczególnie w Polsce. Uznanie paszportów przez Paragwaj, i to było po wspólnej polsko-żydowskiej interwencji, tutaj z ostatnich dokumentów wygląda, że to organizacje żydowskie pierwsze dotarły do rządu paragwajskiego. Rząd paragwajski uznał paszporty i w tym momencie zmieniły się trochę zasady gry, bo mimo wszystko oczywiście rozumiemy bezprawność niemieckiego działania, rozumiemy, ale jednak pewne pozory kultury administracyjnej u niektórych urzędników pozostawały. Niemcy sobie zdawały sprawę z tego, że te osoby nie są prawdziwymi Paragwajczykami, nie mówią po hiszpańsku, nigdy nie były w Paragwaju. Jednakże musiały się liczyć z tym, że tak, a rząd Paragwaju te paszporty uznaje, b długo istniała wśród Niemców legenda o tym, że są jacyś legendarni Niemcy na wymianę, że jest ich dużo. Dopiero w 1944 roku jednoznacznie Ładoś stwierdza, że
To jest legenda, że nie ma zasadniczo takiej ilości, takiej liczby Niemców, którzy chcieliby wrócić do Rzeszy. I wtedy pojawia się Sternbuch ze swoją ideą, że skończymy z paszportami i idziemy na próbę przekupstwa władz III Rzeszy. I to już są negocjacje Mussiego z Himmlerem, to już jest 1944 rok, to już jest próba wręczenia 20 milionów. Zostałem też, przepraszam, bo dostałem pytanie o stosunku władz polskich w Londynie, zagłady, że no jest to tak złożone pytanie. Ja to jest długi temat, odsyłam do książek Adama Puławskiego. Ja absolutnie doceniam, bo pan Adam Puławski jest ekspertem w tej dziedzinie. Ja się zajmuję działalnością MSZ Rzeczypospolitej Polskiej i po części już mówiłem o tym. MSZ Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza jego służba konsularna, od 40 roku spotyka się po raz pierwszy z masowym napływem uchodźców, z których większość to Żydzi. Ja się tutaj kłóciłem kiedyś z moim przyjacielem, izraelskim dziennikarzem. Ja byłem mniej, bardziej sceptyczny do Polski. Mówiłem, że przede wszystkim no, samo natręctwo takiej masy uchodźców dla konsula wymusza działania. No, mój przyjaciel Eldad Bech twierdził, że no nie, nie, nie. Jedni ulegają tego typu naciskom, a inni nie ulegają. Zdecydowanie od momentu, tutaj widzę, że pan Adam Puławski mówi, że zadał to pytanie, wiem, domyślam się, tutaj pan jest większym ekspertem, ja chętnie bym usłyszał pańskie zdanie. Ale to już innym razem, nie damy rady im mieszkać. Natomiast od momentu przywrócenia obywatelstwa, cofnięcia ustawy o obywatelstwie, skutków ustawy w 1939 roku, dostrzegam coś takiego jak próba pewnego kokietowania środowisk żydowskich z jednej strony przez dyplomację polską, z drugiej strony szukania w nich sojusznika. Na przykład Joint jest znakomitym sojusznikiem w 1940 roku, żeby naciskać na władze Kanady czy Brazylii, żeby tych uchodźców upchnąć. I od razu mówię tak, że nie stawiam tezy, że stosunek polskiej dyplomacji wynikał z jakiegoś nagłego pokochania mniejszości narodowych w Polsce. Raczej stawiam tezę, że problemem był możliwy zator uchodźców, choć niektórzy ambasadorowie rzeczywiście kierowali się głęboko, daleko idącym humanizmem. Dostrzegam takie zachowania oczywiście u Ładosia, to w ogóle bez dwóch zdań. To jest osoba po prostu, która Żydów lubiła. Dostrzegam takie zachowania u Rychlewicza. Dostrzegam takie zachowania u Wieniawy Długoszewskiego, który naprawdę wielkim sercem próbował ewakuować Żydów z Triestu. U innych była to po prostu zwykłe działania na rzecz własnych obywateli i na rzecz zapobieżenia kryzysowi uchodźczemu. Panie jeśli można dodać na temat tego rządu, bo oczywiście ja również nie jestem żadnym specjalistą w tej dziedzinie, ale chciałem zwrócić uwagę, że polski rząd na uchodźstwie w Londynie był rządem opozycyjnym w stosunku do rządu przedwojennego i ukazało się, pan powiedział o tych archiwach brytyjskich ukrytych, które są ciągle zamknięte i ukazała się taka bardzo interesująca, ogromna dwutomowa praca ustalenia polsko-brytyjskiej komisji historycznej, tak. Z tej pracy nic nie wynika, chyba się ta praca ukazała tylko po to, żeby nic nie powiedzieć na ten temat, żeby dalej tę sprawę zatrzeć. Natomiast właściwie jest tam jedno interesujące zdanie wśród tych 2000 i to jest zdanie wypowiedziane przez szefa brytyjskiego wywiadu, który z jakimś takim z ironią dużą wypowiadał się, że ten polski rząd, ten nowy polski rząd, to chyba robi wszystko, żeby udowodnić, że nie jest antysemicki, tak jak rząd poprzedni. Bo rzeczywiście starania, działania Ładosia na przykład, możemy to powiedzieć z całą pewnością, czy działania Rumera nie odbywały się w oderwaniu od polskiego rządu. Rząd polski był o wszystkim informowany i wyrażał na to wszystko zgodę i wspierał te wszystkie działania. Nie, tu bym się zgodził, bo oczywiście jest to bardzo złożony problem, tylko Puławski, Fleming, tam Engel, no mnóstwo osób, Stola o tym pisało, to jest bardzo złożony problem i nie damy rady w niego wkroczyć. Bardziej nas tu interesują właśnie no, dyplomaci, a bo mamy już nie za dużo czasu, żeby jeszcze odpowiedzieć. Właściwie na czym polegała ta zmiana? Już nie było paszportu, już nie produkowano paszportów, ale broniono no, polskich Żydów, obywateli polskich, prawda, przed deportacją. Nie wiem, czy to jest w filmie, czy u pana w którymś z wywiadów, prawda, już po tym śledztwie.
No, to też jest taki trochę zapomniany epizod, bo przecież no, istniała zawsze obawa, że ta policja szwajcarska po prostu wystawi ich za budkę strażniczą i, no, i dostaną się w ręce niemieckie. Tak, tytułem może ja nie jestem, absolutnie nie chcę bronić polityki Szwajcarii w czasie wobec zagłady, ale Szwajcarii zarzucane jest zasadniczo nieprzyjmowanie Żydów próbujących uciekać z Austrii po Anschlussie przed rozpoczęciem zagłady. Natomiast Ładoś wyraźnie pisał do rządu i to był poirytowany sugestiami, że Szwajcaria odstawia polskich Żydów. Zasadniczo Szwajcaria poza zapewne jakimiś indywidualnymi przypadkami, jak ktoś już postawił nogę na szwajcarskiej ziemi, to był bezpieczny, był internowany, siedział w obozie, tak jak na przykład rodzice Mordechaja Paldiela, późniejszego szefa działu sprawiedliwych, byli nielegalnymi uchodźcami i, no, i znaleźli się w osobnych obozach. No, na tym oczywiście było to uciążliwe, natomiast odstawieniu ich nie było mowy. Dlaczego też Szwajcaria, też się warto pamiętać, dlaczego Szwajcaria tak postępowała? No, polscy Żydzi byli chronieni przez państwo polskie, paszport polski chronił. Gdyby to był apatryda, to taka osoba nie miałaby ochrony. Dlatego moment przywrócenia obywatelstwa w 1939 roku była niezwykle ważna z punktu widzenia późniejszej ochrony uchodźców. Oczywiście nie jest żadna zasługa u Ładosia, że przywraca obywatelstwo polskim Żydom. Zasługą Ładosia jest to, że udostępnił szyfry, że przepuszczał kurierów, że przede wszystkim wierzył w to, że jest dokonywana zagłada, Żydów, a nie przymykał na to oczu, że pozwolił swoim dyplomatom na fałszowanie paszportów, najpierw na wydawanie polskich paszportów ludziom, którzy nie mieli prawa. No przecież Pierre Mendès-France opuścił Szwajcarię, udając, że jest polskim obywatelem Janem Lembergiem. I w ten sposób przedostał się przez Francję. Więc tego typu działalność jest zdecydowanie jego zasługą, niestandardowym działaniem. No, to, że się zajmował polskimi uchodźcami, to jest jakby działanie standardowe. Wiemy też o tym, że Ładoś no, jest osobą, która w 1940 roku zadaniowała Samuela del Campo w Rumunii, Sprawiedliwego wśród narodów świata, który opiekował się polskimi Żydami. Było kilka spotkań między nimi w Szwajcarii. A jeszcze tak dwa, bo Jacku wspomniałeś o tym nieszczęsnej decyzji w sprawie Sprawiedliwego. Tu jest warto wspomnieć o tym, że tam nie ma żadnych merytorycznych uzasadnień. Po prostu tam osoba, która przygotowała wniosek, pomyliła funkcję. Uznała, że Rokicki był szefem konsulatu, a Ładoś był jego podwładnym. No, zostało to skrytykowane przez prasę izraelskiej. Mordechaj Paldiel ponowił wniosek, on jest rozpatrywany, no bo Ładoś nie był podwładnym, tylko szefem Rokickiego, co zmienia w ogóle optykę. To nie jest jakiś taki mniej ważny konsul. No poza tym wreszcie to studium Yad Vashem przyznało w tym roku na temat Weingarta, że Stefan Ryniewicz również fałszował paszporty. Niestety nie jesteśmy w stanie tego, wiemy, że są jakieś paszporty, które mają inny styl pisma, tylko że Ryniewicz był na tyle chyba leniwy, że nigdy niczego pisanego ręką nie pozostawił po sobie, więc porównanie jest trudne. Stąd moja. Widzę, że jeszcze pojawiło nam się sporo, pan ambasador, pan też widzi te pytania. Widzę. Bo Karlu Lutzu, no to tak może na marginesie, czy pan słyszał? Bo ja tak, nie mam... w ogóle niesamowita historia, bo jak była wystawa o grupie Ładosia w Muzeum Żydowskim w Bazylei, to podeszła do mnie córka Karla Lutza i spytała konsula Rokickiego, czy ja coś wiem na temat Wandy Rokickiej, bo ona z taką osobą chodziła do klasy. Okazało się, że córki Karla Lutza i Rokickiego były potem koleżankami z klasy w liceum w Bernie. To w ogóle był dla mnie taki wzruszający moment. Natomiast tak, Karl Lutz, z tego co rozumiem, 44 rok i ratowanie Żydów na Węgrzech jest zupełnie inną operacją. To jest bardzo szybka akcja. Tutaj należy zapewnić im ochronę na kilka tygodni, na jakiś czas, a nie na całą wojnę. Jak rozumiem, Karl Lutz posługiwał się po części dokumentami salwadorskimi, tworzonymi przez Castellanosa i przez Mantello. To nie są polskie, od razu mówię, to nie jest grupa Ładosia. To jest niejako kopia, to jest niejako reaktywacja tego samego działania, u której podstawy prawdopodobnie stoi Isaac Sternbuch. Wszystkich konsulów wyrzucono, zmarł, Sternbuch go zastąpił, on prawdopodobnie znalazł jeszcze jednego dostawcę, tym razem za darmo. Jeżeli jakby
schemat Ładosia mógł tutaj być stosowany, czy ten schemat z czasów grupy Ładosia. Ale widzę, że tutaj jeszcze jest... No to pytanie o Będzin, no tablice jest ciekawe, ale to nie pana ambasadora Wina. No. Nie no, dla mnie bez żadnego wątpienia, żadnej wątpliwości Alfred Schwarzbaum i Nathan Schwalbe są wybitnymi postaciami, wybitnymi bohaterami. Ja rozumiem, że chodzi o tablicę, która była grupie Ładosia poświęcona. Ja kiedyś tłumaczyłem, dlaczego tak zdefiniowaliśmy grupę Ładosia. Zdefiniowaliśmy ją, zamknęliśmy ją do grupy ludzi, którzy wiedzieli o tym, jak produkowane są paszporty. Schwarzbaum tego nie wiedział. Schwarzbaum wiedział, że dostaje je od Silbersteina. I podobnie było z wieloma bohaterami, którzy wiedzieli, że dostają. Stąd jest to nieporozumienie bardzo często, że skąd pochodziły dokumenty. Od organizacji żydowskich. No tak, oczywiście, bo to one dostawały je z polskiego poselstwa albo z innych poselstw, albo z innych poselstw. Natomiast, przepraszam, bo tu widzę kolejne pytanie. Widzę pytanie o maju 40 roku. Nie, paszport w maju 40 roku zostaje wydany już po przyjeździe Ładosia. Ładoś przyjeżdża bodajże 29 kwietnia, a paszport pochodzi z końca maja. Natomiast nie jest wykluczone, że ambasador, że poseł Komarnicki, już on rozważał, czy już on rozpoczął tę akcję. Jest to bardzo możliwe. Jest to bardzo możliwe, tylko wtedy to zdążyłby wyprodukować kilka dokumentów. No, Juliusz Kiel zeznał, że o tym, jak pomagać obywatelom polskim, zaczęliśmy się zastanawiać na przełomie 39 i 40 roku. Oczywiście można w to nie do końca wierzyć, ale też mi się wydaje czymś zupełnie naturalnym, że w obliczu napływających uchodźców rodzi się takie pytanie w dyplomacji. Nie, no z pewnością problem sam uchodźców jest problemem 38, prawda, 39 uchodźcy z Niemiec żydowscy. No jest to wielki międzynarodowy problem, nikt ich nie chce przyjąć. Ja mam takie inne do pana ambasadora pytanie, bo ten Paragwaj to wszystko, niby tam się wczytałem, ale przecież tym taką kolejną ojczyzną Żydów, też polskich Żydów, to przecież była Argentyna. Czy tam w Bernie nie było nikogo, jakiegoś konsula argentyńskiego, nikt nie próbował? Czy ona była wrogo nastawiona? Nie napotkaliśmy w czasie badań, mogę tylko tyle powiedzieć, nie napotkaliśmy w czasie badań na paszport żadnego innego kraju poza Niemcami. No właśnie, to ja wszystko potwierdzam, no przecież tam było ponad 100 tysięcy, głównie z ziem polskich Żydów, którzy emigrowali od końca XIX wieku do Argentyny i to był bardzo silny już ośrodek wtedy polskiego Żydu. Proszę panie profesorze zwrócić uwagę, że państwa, które wydają paszporty, te, które nazwaliśmy umownie paszportami Ładosia, to są państwa stosunkowo wówczas słabe politycznie, które nie mają... Paragwaj nie jest wielkim państwem. Nie, Paragwaj nie ma reprezentacji żadnej. Paragwaj jest reprezentowany przez Szwajcara. Ten konsul honorowy jest Szwajcarem. To samo konsul honorowy Hondurasu nawet nie był konsulem honorowym Hondurasu. To była osoba, która się za takiego podawała i fałszowała dokumenty. Z kolei Haiti miało posła tylko dlatego, że był tam człowiek, który się ożenił ze Szwajcarką i on zresztą umiera w czasie wojny. Ładoś natychmiast informuje o tym, uwaga, ministra spraw zagranicznych, prosząc, żeby kondolencje wdowie przekazał, no, bo to jest nasz wielki przyjaciel. No widać też, jak rozmawiamy o wiedzy Ładosia. No, nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby prosić ministra spraw zagranicznych, aby przekazał kondolencje wdowie po moim zmarłym koledze dyplomacie, zwłaszcza z kraju, w którym nigdy nie mieliśmy ambasady. No, to ewidentnie jest dowód poszlaka, że Ładoś prawdopodobnie z tym posłem uzgodnił, że jego konsulowie mogą to robić, on przymknie oczy. Wszystko to są kraje, które nie miały naprawdę... nie była to epoka internetu, kiedy łatwo się komunikujemy. To miały trudności komunikacyjne z Europą. Argentyna, jednak Brazylia to były wówczas kraje bardzo silne jak na ten region i nie zauważyliśmy i byłoby trudno zrobić to bez pomocy oficjalnego przedstawiciela. Jedynym oficjalnym przedstawicielem państwa w tej całej akcji jest konsul Barreto z Peru, którego zadaniował bezpośrednio z Silberstein i to nie konsultując tego z polską placówką, za co zresztą został skrytykowany bardzo mocno przez Ryniewicza. Wpadł po kilku dniach, no po stworzeniu 30 paszportów. Po prostu poważne państwo, bardzo szybko, poważne w tamtym zareagowało na to. Szybko odkrywa fałszerstwo. Natomiast państwo, które nie ma wówczas takich zdolności do utrzymywania stosunków z zagranicą, jest najbardziej,
Jakby aż samo się prosi, żeby jego, akurat jego obywatelstwa używać. A też widzę, bo widzę też takie pytanie, jakie były losy Ładosia po wojnie. To jest pytanie, które bardzo często ostatnio wraca, wróciło w Sejmie w czasie debaty PEN. Tak, Ładoś pozostał na emigracji we Francji, gdzie najpierw próbował robić różnego typu biznesy, mniej lub bardziej udane w Szwajcarii, między innymi wykorzystując różnice w kursach złota po dwóch stronach granicy, nazwijmy to tak. Nie różniło go to nic od ówczesnego korpusu dyplomatycznego szwajcarskiego, który w ten sposób dorabiał sobie do pensji. No, człowiek na emigracji zasadniczo musi z czegoś żyć. Każdy, kto doświadczył emigracji, doskonale wie, jak wygląda życie na emigracji, zwłaszcza emigracji politycznej, jak się nagle przestało być dyplomatą, a jeść trzeba. Absolutnie to nie ma żadnego związku z żadnym złotem żydowskim czy czymś takim. To są skojarzenia moim zdaniem nie tylko antysemickie, ale pozbawione faktów. Ładoś trafił do Francji, gdzie żył w biedzie i to takiej ciężkiej biedzie. Pomagali mu Sternbuchowie. Zachowały się listy, w których on dziękuje, oni proszą, żeby w ogóle nie używał słowa dziękuję, bo po tym co zrobił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Ładoś był zwolennikiem Mikołajczyka. Razem z nim był zwolennikiem tymczasowego rządu jedności narodowej. Był stronnikiem PRL, można powiedzieć. Uważał, nie będąc komunistą, uważał, że należy współpracować przy dwóch rzeczach, przy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz przy powrocie części emigracji z kraju. A od 50, od Wilży tak naprawdę, już w 56 roku to on osiąga już taki poziom zachwytu niemalże. PRL jako najlepszemu, co mogło nam się trafić po wojnie, najlepszemu rozwiązaniu. I do PRL-u próbuje wracać. Nawiązuje kontakt z ambasadą PRL we Francji. Ważne to jest. Tutaj doktor Bagieński napisał artykuł, w którym mówi, że nawiązał z wywiadem. No nie. Nawiązał oficjalnie z kimś, kto podawał się za pracownika ambasady, okazał się oficerem wywiadu. Nie został zwerbowany, nie próbowano go nawet werbować, ponieważ szybko się dekonspirował, opowiadał wszystkim dookoła, że utrzymuje kontakty z takim i takim, czyli postępował prawidłowo. Nie zachowały się w teczce, nie ma w teczce żadnego donosu na nikogo. Natomiast jest współpraca, to co część historyków mówi, współpraca polityczna. No taką jak podjął Cat-Mackiewicz i nawet mniej dalej. Ten Ładoś wraca w 60 roku do Polski, ale wraca już ciężko chory. Już wiadomo, że ma zaawansowanego raka i on przyjeżdża umierać, jak to mówi. No i to i w Polsce umiera. Na tym się jego życie kończy. Nie miał żony, nie zostawił potomstwa. Także ja zawsze mówię, że jedynym potomstwem Ładosia są ci ocaleni, którzy... No a tych dwóch pozostałych, Rokicki i ten trzeci, nigdy nie pamiętam. Rokicki miał bardzo ciężką sytuację, ponieważ Rokicki bardzo pryncypialnie odmówił jakichkolwiek związków z PRL, został uchodźcą politycznym, bardzo mocno podupadł na zdrowiu, cierpiał nędzę, mieszkał w ostatnie lata w przytułku katolickim we Fluelen. Takie ostatnie rzeczy są smutne, są prośby o to, żeby 15 franków, które mu na jedzenie dają, na to, żeby mu wypłacić, bo on nie jada obiadów i tak dalej, i tak dalej. No, pochowano go w miejscu dla ubogich, kompletnie postać zapomniana. Również niestety jedyna córka Rokickiego zmarła bezpotomnie, nie ma potomków Rokickiego. Są natomiast potomkowie Ryniewicza, on mieszkał we Francji, potem w Argentynie. I w Argentynie tak naprawdę zmarł w 1988 roku jako ostatni przedstawiciel grupy. Ułożył sobie tam życie, jakąś mynię samochodową, coś takiego. Natomiast i był poważanym członkiem wspólnoty polonijnej. Mało tego, fajny jest dokument o jego wizycie w Polsce w 1968 roku, wbrew zakazom zresztą utrzymywania kontaktu z PRL. A wiemy to dzięki Stanisławowi Naklikowi, który piękny raport do SB napisał na temat rozmów z nim, więc ten jego donos jest niezwykle cennym źródłem informacji. No, niestety chronicznym. No, bo Kiel to w Stanach, prawda? Julius? Kiel mieszkał w Kanadzie, robił biznesy w Kanadzie, natomiast umarł na Florydzie. I pochowany jest Bneibrak, prawda? Tam jest jego grób. Ja zresztą chciałem się wybrać do niego. Jak byłem w Izraelu, no się to nie zostało mi to umożliwione.
to trzeba też umieć znaleźć ten grób. Silberschein leży w Genewie, odnowiliśmy mu nagrobek. Eis leży pod Zurychem. No, mamy wszystkim udało się odtworzyć te miejsca pochówku. To jest też istotne, żebyśmy wiedzieli, gdzie ci ludzie skończyli. I od razu widzę pytanie, nie ma żadnego związku między paszportami latynoamerykańskimi, tak zwanymi paszportami latynoamerykańskimi, czy paszportami Ładosia, a jakimkolwiek istnieniem wspólnoty żydowskiej w krajach Ameryki Łacińskiej. Nie, wybrano te kraje, bo były słabsze, bo można było oszukać w ten sposób. To było jedyne kryterium. Gdyby istniał wówczas inne państwa afrykańskie czy coś, to prawdopodobnie byłyby również fałszowane paszporty afrykańskie. No dobrze, no tak myślę, że no przypomnieliśmy do jakiejś grupy, bo nawet nie widzę słuchaczy naszego spotkania, rzeczywiście bardzo ważny fragment naszej dyplomatycznej, bardzo pozytywnej przeszłości. No, tu mamy nie tylko ambasadora, ale też i te dokumenty i całe środowisko żydowskie. Myślę, że te książka pana ambasadora, film pana Jacka, one są dostępne dosyć łatwo. Tu właśnie jest winieta tej książki, tam no, są nazwiska. Tam jest wiele jeszcze ciekawych tematów, dlaczego tam Cywia Lubetkin się znalazła, czy inne osoby, które przecież nigdy nie starały się, nie ubiegały. No, w jakiś sposób te nazwiska musiały być przez działaczy Haszomeru, czy Droru, czy Gordoni. No to wiemy o tej Gordoni akurat z Będzina więcej, ale to też byłby bardzo nowy temat, prawda? Wnikanie i nie na wszystkie chyba pytania ciągle mamy odpowiedź. Nie wiem, chyba czy pan... na jedno brakuje, bo widzę, że tutaj pan... Widzę tutaj w dyskusji nie odnosiono się do uwagi, że Juliusz Kul był Żydem i dlatego pomagał Żydom. Wątpię, czy przekonywał Żydów i polski rząd, że polski rząd był przychylny Żydom. Ładoś w 1943 skarżył się w polskim MSZW w Londynie, że polski rząd wysyła mi za mało środków na utrzymanie ambasady. Zacznę może od ostatniego zdania. Proszę Państwa, każdy ambasador skarży się na to, że ma za mało pieniędzy. To jest po prostu norma. To jest norma. Druga rzecz, ja też uważam, że Juliusz Kul pomagał Żydom, bo był Żydem. No. Był to pobożny Żyd z olbrzymimi kontaktami w wspólnocie żydowskiej. Jest oczywiste, że pomagał, bo był człowiekiem, ale pomagał również, bo był Żydem. Natomiast czy przekonywał Żydom, że polski rząd był przychylny? No, Kul przyznaje się do tego, że poznał Sternbuchów z Ładosiem. Przez Kula trafia do ambasady Chaim Eis. No, jego rola jest po prostu o tyle ważna. Ja nie wiem, być może z jakichś przyczyn ci ludzie uważali za stosowne nie odezwać się do konsula czy do Ładosia, tylko pójść do 28-letniego pracownika poselstwa na statusu dyplomaty. Czy być może wynikało to po prostu ze wspólnoty wiary. Ale też Juliusz Kul został zaangażowany, dostał pracę w ambasadzie jako pełnomocnik do kontaktów z organizacjami żydowskimi. Aha, jeszcze jedno ważne, że to nie Polska blokowała nominację Juliusza Kula, tylko Szwajcaria od 40 roku nie zgadzała się na jakiekolwiek zmiany w składzie ambasad państw okupowanych, bo bała się Niemców. Dlatego też nie uznawała ani awansu Rokickiego na pełnego konsula, bo chyba tak w momencie to było. Nie dało się z niego zrobić szefa konsulatu, dlatego Juliusz Kul nie mógł dostać stopnia dyplomatycznego. Stało się dopiero, zdaje się, 1 stycznia 1944, jak już było wiadomo, że Niemcy wojnę przegrały i Szwajcaria nie ma się czego bać. No to w tym momencie, ale oczywiście tak, jak zawsze jest problem między ambasadorem a centralą, bo ambasador najchętniej by zatrudnił jeszcze kolejnych ludzi, a centrala mu mówi na to, że nie ma pieniędzy. No to jest świat dyplomacji, po prostu jak dyplomacja istniała, jak będzie istniała, takie coś będzie występowało. Tak, ale ja bym tu dodał, bo to pytanie no, jest takie dosyć typowe, ostatnie, które dyskutujemy. Takie właśnie, no, często się taką niepotrzebną generalizacją. Z pewnością Kul nie przekonywał swoich znajomych Żydów, że rząd polski jako taki jest jakoś nieprzychylny, tylko prawdopodobnie przekonywał, że akurat Ładoś jest Żydem przychylny, no bo to porządny człowiek i tak dalej. No, więc tu nie przesadzajmy z tymi generalizacjami z naszej dzisiejszego punktu widzenia, prawda? Tam się liczyli konkretni ludzie.
do których można było mieć zaufanie lub nie, a my dzisiaj z tej perspektywy historycznej to bardzo generalnie oceniamy tam Radę Narodową, narodowców, etc., etc. No każdy z tych ludzi no, był inny, wielu tych stanowisk nie akceptujemy, ale moim zdaniem w przypadku Ładosia sprawa jest oczywista. No i bardzo się cieszę, że on jakoś zagości na dłużej w tym takim budowanym, akurat bardzo przyzwoity człowiek, no, tak jak Jan Karski, o którym pisałem, jak Witold Pilecki, przecież któremu nic nie możemy zarzucić. No, mamy takie postaci przecież, które nie były ani związane ani z sanacją, ani z żadną prawicą czy z kimś takim. No, bardzo porządnych patriotów, urzędników, propaństwowców, którzy zrobili wszystko, co powinni w danym momencie zrobić. Czy Ładoś mógłby zrobić więcej? To może na zakończenie. Czy w ogóle można było tam w tej Szwajcarii wówczas zrobić więcej niż zrobiono? Chyba nie, to jest moja opinia. Zawsze coś można zrobić więcej. No nie ma. No tak, no ale jeżeli nie zrobiono, to pewnie nie było można. No jeszcze parę więcej paszportów, jeszcze, prawda, te paszporty raczej paliły się już po wysłaniu, a nie tam. Dotrzymano tajemnicy, nikt nikogo nie zdradził, utrzymano dobre stosunki. Znaczy też trzeba jedną rzecz pamiętać. Postać, i to też chciałbym Państwu jasno powiedzieć, i to Państwu, którzy reprezentują różne poglądy, postać Aleksandra Ładosia definitywnie nie wyczerpuje, a nawet nie jest portretem stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Jest to tylko pewien wyimek historii. Oczywiście Ładoś pokazuje generalny kierunek działań MSZ Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, MSZ, dyplomacji, na tym się skupiam. Ja nie jestem w stanie wchodzić tutaj dalej w debatę, czy on reprezentuje stosunek Polaków do Żydów. To jest zdecydowanie takim uogólnieniom się sprzeciwiam. No nie, no większość Polaków nie fałszowała paszportów Ameryki Łacińskiej dla ratowania Żydów i nawet nie byłoby to możliwe, było to absurdem, gdyby coś takiego było. Więc abstrahuję od innych aspektów działań stosunków polsko-żydowskich. Bardzo jasno chciałem to powiedzieć. No dobrze, drodzy panowie, ja bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję. Myślę, że wyczerpaliśmy też wszystkie te pytania, ustosunkowaliśmy się, które padły na czacie. Żadnego nowego pytania nie widzę. Zapraszam do naszego, mojego Żydowskiego Instytutu Historycznego i na czwartki, i na seminaria wtorkowe. I na pewno jest wiele takich trudnych tematów, które gdzieś tam budzą pewne zawsze kontrowersje, a może pewien niedosyt raczej, bo chciałoby się wiedzieć więcej i pewniej, ale no póki co już jest, zrobiliśmy kolejny krok naprzód. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Dziękuję i proszę panią Olę o rozłączenie nas i zamknięcie spotkania. Dziękuję bardzo.